wyścig siódmy już za chwilę się rozpocznie. No i Maciej Janowski tym razem świetnie powalczył, wychodzi tam na pierwsze miejsce, ale proszę, z dwóch stron atakowany. Tym razem Jarosław Hampel zdołał go objechać na przeciwległej do startowej prostej. Jarosław Hampel teraz poderwało nieco koło Janowskiego i tam już Patryk Dudek także zaczyna mu dokuczać. Damian Drusz jest na miejscu czwarty. Proszę, walka teraz Patryka Dudka właśnie z Maciejem Janowskim, a ten próbuje utrzymać. Co się jeszcze da w tym biegu? Ale teraz ponownie Dudek pojechał nieco węziej od swojego rywala. Dudek kontruje już Janowski. Ależ piękna walka nam się tutaj rozgrywa między tymi dwoma zawodnikami. Znów riposta ze strony Dudka. Publiczność emocjonuje się tym, co dzieje się na miejscach 2 i 3 w tym biegu. Jeszcze raz Janowski się rozpędza, ale Dudek już jest teraz przed nim. No i wygląda na to, że będzie jednak 5-1 w tym biegu dla żużlowców z Zielonej Góry. Fantastycznie Jarosław Hampel po nie najlepszym być może początku tego biegu zdołał wysforować się na pierwszą pozycję, a tutaj Dudek dał pokaz walki i to już nie pierwszy przykład, kiedy na dystansie żużlowcy z Zielonej Góry bardzo umiejętnie potrafią walczyć z wrocławianami i sporo już tych punktów, a mamy w prawie półmetek spotkania, zdołali wyszarpać w trakcie dystansu. Dokładnie, dokładnie. Chcielibyśmy, żeby każdy wyścig tego meczu wyglądał co najmniej tak jak ten, żeby tej walki na torze było jak najwięcej, żeby walka trwała przez 4 okrążenia. Potwierdza się niestety to, o czym mówiliśmy wcześniej, że Maciek gdzieś nie może znaleźć prędkości swoich motocykli. Znakomity. No widać było, że robił co mógł, ale jakby wydawało się, że ci jego rywale są szybsi, a nie da się utrzymać dwóch rywali za sobą, jak jeden atakuje z jednej, drugi z drugiej strony. Tym bardziej, jak ma się obok siebie takich rywali, jak właśnie Jarek Hampel czy Patryk Dudek. Świetnie wystartował Janowski. Tak, no widać olbrzymią determinację tutaj u Maćka. Widać, że próbował naprawdę, chciał wykorzystać najlepsze ścieżki. Próbował wjeżdżać w te minimalne wyrwy, które porobiły się w torze. Ale tutaj widzimy, jak Jarek przeleciał obok niego, jak Terzewe co najmniej. Udało mu się wyhamować Patryka chyba 2 razy tutaj, no ale udało mu się raz skontrować atak Patryka. No niestety, no Patryk był szybszy i... Czy to jest jakiś dylemat, kiedy jedziesz na torze i masz z dwóch stron atakujących rywali, czy przez moment może nastąpić taki moment? Nie da się zatrzymać dwóch.